Cześć, witam was w 9. odcinku mojego survivalu Baba w dziczy. Wracam do opuszczonej kopalni. Zrobiłam sobie sprzęt. Trochę tych kilofów, łopatę. Się dwie chyba zrobiłam, czy jedną? A nie wiem. No mieczyk nowy. Topór. Siekierę. I postanowiłam wrócić. Już te rzeczy stąd przeniosłam. Skrzynkę zabrałam też do domu. To wszystko jest ok. Czyli teraz powinniśmy iść tu. Wydobyliśmy około 50 bodajże żelaza, więc już się nie bawiłam w robienie narzędzi kamiennych. No bo po co, skoro tyle żelaza mamy? Co to jest? A, wąwóz. No dobra. To możemy zakopać. Mam nadzieję, że w tym odcinku już skończymy tą kopalnię opuszczoną. Bo od następnego bym chciała trochę po powierzchni pochodzić. Czy to jest wąwóz? Owszem, to jest wąwóz. Tam się pali jakieś światło. Nie wiem, czy to jest światło, które... Które ja zostawiłam, czy to jest jakieś światło może następnej kopalni. Miejmy nadzieję, że to światło to ja zostawiłam, bo nie chcę spędzić jeszcze kolejnych godzin na eksploracji tych wszystkich opuszczonych kopalni. O, szczurek. No, chodź. No. Kici, kici, też, też. Spadaj. Ups. No. Ej, nie chcę przyjść. O, Kripuś. Ty nie przychodź. Dobra. Zjedzimy to później. Ups, nie złapałam. Tam. Węgla mam dużo. Tu jeszcze trochę żelaza, no ale dobra. A tam jeszcze skripuś. No nie, nie, tu nie idziemy. Z tej strony dziękujemy. Chyba dużo jeszcze nie zostało. Tu jest wszystko. No cóż, skończyliśmy? Tak szybko? Aha, to jest to zakopane, dobra.
Czyli nie skończyliśmy. Nie, Kripuś! No chodź. No, zbijecie, chodź. No. No przestań się chować za tym. Dzięki. To było dobrze. Kiedyś był taki fajny mod. O, tu jeszcze jest kawałek. Był kiedyś taki fajny mod, który sprawiał, że rzucone pochodnie się paliły. Nie wiem, czy on jeszcze jest. Tak był. To może bym korzystała nawet z niego. Podobał mi się. Chociaż nie korzystałam jakoś z niego. Ale parę razy miałam w planach właśnie ściągnięcie go i w końcu nie ściągnęłam. Sama nie wiem czemu, bo był fajny. Ale może przejrzę forum. Może znajdę go. Tu na razie zlikwidujemy. Ciekawie. O, tam skrzynka była. Muszę tu przejść. Niestety, skoro jest skrzynka, to nie ma innej opcji niż zwiedzanie tego. Czy ja to postawiłam? Raczej nie. Spawner? A-a. No dobra, to teraz to likwidujemy. Tak w ogóle sprawdziłam później w domku. Mam prawie 400 takich płotków, więc jest fajnie. Chyba tu zejdziemy. A nie, to jest tutaj. To ja tu byłam. Znaczy, może nie dokładnie tu byłam, ale. To jest dziurka. A tam jest niefajnie. Jest dużo pajęczyn. To może być spawner. Dobra.
Może cofniemy troszkę. Tu byliśmy. Trzeba zebrać. A tu się zrobi przejście, prawda? Tego dużo, ale zawsze coś. Okej, idziemy tu. A nie, wejdziemy tu z powrotem do góry. Już ładne. To możemy przejść tu. Nie lubię tych dźwięków. Są okropne po prostu. W sumie tak myślę. Ja teraz przestanę nagrywać i wrócę, jak znajdę coś ciekawego, straszliwego. Chyba tak będzie lepiej. Dobra, to cięcie robię, małe. Dostałam się do skrzynki, jeszcze nie otwierałam. Dobra, 5 żelaza. O, dynie, wow, będę miała dynie. Znaczy się nasionka mam, ale będę miała dynie. I tu spotkałam takiego miłego creeperka, który tak stoi sobie, taki biedny jest. Taki biedulek. On go zabiło, ale nie sięgam. Przykro mi, creeperku. No i tak stoi sobie tam. Tak w ogóle, jak się tu rozglądałam, to tam jest jeden tunel. Tam jest jeszcze jakiś tunel tej kopalni. Tam, gdzie creepus jest, jest tunel. Tu są dwa tunele, to znaczy jeden nad drugim się wygenerował. Dziwota jakaś taka, nie wiem, dziwactwo. No, ale okej. Tu jeszcze ten tunel nad wąwozem, czyli musiałabym wzdłuż wąwozu iść. Oprócz tego creepusia, tu jeszcze, tam jeszcze jakiś tunel się ciągnie, tam jeszcze jest jakiś tunel. I zanim ja to wszystko zeksploruję, to trochę czasu minie, dlatego stwierdziłam, że po prostu dam sobie spokój na razie. A jak zacznie mi brakować surowców, to się tu wybiorę znowu.
I tak też zrobię. Wrócę do domu i zakończę ten odcinek. Jak się będę potrafiła trafić do domu. A, potrafię trafić do domu. Następny odcinek już nie będzie żadnego kopania ani niczego takiego. Między odcinkami zatnę te wszystkie drzewa. Tak jak widzicie na minimapce, cała moja wyspa jest nimi porośnięta. Zetnę je ładnie. I trochę może tą wyspę też powiększę. Zrobię ze dwie zagrody nowe albo trzy, żeby złapać jeszcze świnki i krówki i owieczki, jeśli jakieś znajdę. I później w odcinku chyba się wezmę za budowanie gdzieś tam na górze. Tak planowałam gdzieś tu, jak dojdę do tych wzgórz, wybudować coś tam wysokiego, żeby widzieć z domku, widzieć tą właśnie jakąś wieżę. Z wieży widzieć domek i całą okolicę. I oprócz tego zrobić kolejkę do tego punktu i z powrotem. I tak myślę, że się tym zajmiemy w następnym odcinku. Więc no, znowu bóg graficzny. Ja się pożegnam w tym odcinku już. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Piszcie, co myślicie o budowie tej wieży, o moich łupach z... Aha, 56 jeszcze mi zostało, no to zobaczcie. 61. Jeszcze 30 jest zebrane. Co myślicie o moich łupach wojennych? Wojennych, Jezu. No, z wyprawy do tej kopalni. I... Czy robić tą wieżę, czy może coś innego myślicie? Czy pokazać, jak robię te... Nie, zagrod na pewno nie pokażę, jak będę to robiła, bo to nie ma co, już płotki mam, tylko będę musiała to zrobić. Dobra, to ja w takim razie kończę na dzisiaj. O, jest dobrze. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa!